Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. W studiu Radio Gdańsk Kacper Płażyński, prawnik, syn byłego marszałka Sejmu. Rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry. Panie mecenasie, mogę mówić o panu mecenasie? Czy jeszcze przed egzaminem? Tak, już mogę, dobrze. Jest taki savoir-vivre wśród prawników, że do aplikantów adwokackich, ja mam egzamin adwokacki w marcu, również zwraca się per panie mecenasie. Nie zdarzyło mi się, żeby sędzia się do mnie zwrócił inaczej niż per panie mecenasie. Dobrze, to ja nie będę sędzią, ale powiem panie mecenasie, ma pan takie poczucie, że w sprawie legalności tych parkingów w Gdańsku, letnich parkingów szczególnie, to osiągnął pan sukces wraz z częścią mieszkańców, czy ponieśliście porażkę w zderzeniu z miastem? I jedno i drugie. Na pewno to jest spora satysfakcja, że taki oddolny ruch przy zaangażowaniu, nie możemy o tym zapominać, kilkudziesięciu czy nawet może kilkuset innych mieszkańców w innych dzielnicach, którzy również jasno postawili sprawę i się tej praktyce, moim zdaniem niezgodnej z prawem, sprzeciwili. I w tym kontekście to jest na pewno sukces, że miasto już oficjalnie dało znać, że się z tego pomysłu wycofuje i ewentualne jakiekolwiek opłaty w Brzeźnie będzie pobierać po zgodzie udzielonej przez mieszkańców Brzeźna. Ale stało się to, w mojej ocenie, za późno. Jednak przez 2 miesiące te opłaty były pobierane. Abstrahując od kwestii prawnych, czy one były pobierane zgodnie na podstawie zgodnej z prawem, czy nie, to jeszcze do tego dochodzi kwestia tego, jak były pobierane. Ilość skarg, które wiem, że trafiały do ratusza, również do państwa mediów, była zatrważająca, a mimo to miasto, również starając się mnie zdyskredytować, wskazywało, że wszystko jest ok. A co pan na myśli, mówiąc, że starało się pana zdyskredytować? No, ja w tej sprawie jako pierwszy już na początku lipca wydałem opinię prawną, w której wskazywałem, że pobór tych opłat dokonuje się niezgodnie z prawem. No i starano się w jakiś sposób tą moją opinię przedstawić jako opinię polityczną, stworzoną na jakieś polityczne Członek znaczenie. Prawa i Sprawiedliwości, tak? Syn byłego Szeregowy marszałka. Szeregowy członek Prawa Szeregowy, i Sprawiedliwości. Rozumiem, że... Dobrze, a co ze sprawami sądowymi? Bo pan zobowiązał się pośredniczyć, pomagać w tych sprawach. One są w toku? Jak to wygląda? Zgłosiło się prawie 50 poszkodowanych kierowców. Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że już w tym tygodniu uda mi się złożyć ten pozew zbiorowy, ale ja robię to pro publico bono, mam inne sprawy terminowe i niestety no, muszę wszystkich tutaj mieszkańców przeprosić, ale zamierzam to zrobić na początku następnego tygodnia z uwagi na inne obowiązki. Ale to nie jest sprawa przeciwko miastu, prawda? Nie, to jest sprawa przeciwko jednej z firm, która w sposób najbardziej skandaliczny pobierała te opłaty. Dlaczego skupił się pan tak na tym temacie parkowania w Gdańsku? To jakoś z czegoś szczególnego wynikało? Myślę, że mało jaki prawnik zna przepisy regulujące te kwestie i był to, prawdę mówiąc, zupełny przypadek. Zwrócili się do mnie mieszkańcy Brzeźna, moi koledzy jeszcze ze studiów, którzy zwrócili uwagę na to, że jest to dość sensacyjne, że pobiera się nawet 300 zł kary za nieopłacenie tego bileciku, tak, parkingowego. To też wzbudziło jakieś moje podejrzenia. Prześledziłem przepisy, zapoznałem się z orzecznictwem, z komentarzami. Dla mnie wydało się jasne, że doszło tutaj do złamania prawa świadomego czy nieświadomego. Myślę, że nieświadomego, bo ta praktyka również jest w innych miastach w Polsce. Ale jednak, gdy już się przedstawia jakieś rozwiązanie i wskazuje, że coś się odbywa niezgodnie z prawem, to liczyłbym na twardą reakcję miasta, a nie udawania, że wszystko jest w porządku, zamykanie oczu, uszu i nieodpowiadanie na nasze apele. No tak, tylko sam pan słyszy, że miasto ma swoje argumenty, powołuje się na swoje uzasadnienie. Tak samo chciałam zapytać, bo jakby też te kwestie dotyczące nowej strefy płatnego parkowania budzą pańskie wątpliwości. Pan w tej sprawie też złożył skargę, prawda? No, siłą rzeczy, gdy już zapoznałem się z tymi dość skomplikowanymi regulacjami dotyczącymi parkowania, z również rozporządzeniami technicznymi regulującymi te kwestie. I z tego już bez żadnych wątpliwości wynika, że te strefy płatnego parkowania, których ja nie jestem, broń Boże, przeciwnikiem, tylko jeżeli coś robić, to w zgodzie z wolą mieszkańców, po odpowiednich konsultacjach, robić to z głową, bo teraz, kiedy słyszę, co się dzieje przed UCK, że nie zostawiono tam żadnych bezpłatnych miejsc, nawet dla niepełnosprawnych, to chwytam się za głowę i zastanawiam się, kto na to wszystko wpadł. Tym bardziej, że również
nie wprowadzono to tam odpowiedniej infrastruktury dowozu tych ludzi, którzy mieliby się przesiąść z samochodów na autobusy albo jakieś inne środki komunikacji publicznej. Ale wracając do tych spraw, kwestii prawnych, to tutaj faktycznie mamy do czynienia z twardą linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wprost mówi, że poza wyodrębnieniem strefy płatnego parkowania, to w ramach tej strefy, żeby można było pobierać opłaty, trzeba wyznaczyć miejsca postojowe. I tylko z tych miejsc można te opłaty pobierać. W Gdańsku, czy wyznaczyć tak naprawdę w praktyce oznaczać namalować białą linię, prawda? Wyznaczyć to znaczy zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, które zostało wydane już w 2014, na początku 2014 roku, to wyznaczyć białą linię. Ale wcześniej również to obowiązywało, tylko nie było tak jednoznaczne, w jaki sposób to oznaczyć. I niestety, muszę tu powiedzieć, że miasto Gdynia przegrała postępowanie przed NSA w grudniu 2015. Też nie chciała malować. Ale namalowała. Uważam, że wygląda to jak najbardziej estetycznie. Parkingi tam w porównaniu do Gdańska są zdecydowanie bardziej uporządkowane. I przede wszystkim kierowcy nie mają wątpliwości, kiedy mają za parking zapłacić, a kiedy nie, bo przecież o to tu chodzi. To nie chodzi o to, że w przepisach czy w orzecznictwie są jakieś powypisywane bzdury, tylko chodzi o to, że w ramach stref płatnego parkowania opłaty pobierać można tylko przy drogach publicznych, na gruntach dróg publicznych. A gdy wjeżdżamy do takiego Gdańska Głównego, to nie jest tak, że cała ta strefa płatnego parkowania to jest jedna droga publiczna, tylko jest tam mnóstwo miejsc, gdzie ci kierowcy nie powinni byli płacić, a i tak płacą, bo przecież nie mają zielonego pojęcia o tym, że nie powinni. Podejrzewam nawet, że ci pracownicy, którzy te opłaty pobierają, czy te wystawiają mandaty, oni też nie mają pojęcia, no bo kto ma pamięć do tego, żeby wiedzieć, gdzie się kończy droga publiczna, a gdzie nie. No ja też nie mam zielonego pojęcia, panie redaktor, nikt nie ma. Dobrze, a jakby pan miał podsumować, jak pana zdaniem wygląda polityka parkingowa w Gdańsku? Jaka polityka parkingowa? Tutaj mam wrażenie, że jest kompletna samowolka. Władze miasta, które no od lat wiedzą o tym, że jest taka linia orzecznicza. Wojewoda pomorski jeszcze z poprzedniego rozdania z rządu Platformy Obywatelskiej zwracał się wielokrotnie. Teraz wczoraj dzwoni do mnie mieszkaniec, powiem pani taką historię, dzwoni do mnie wczoraj mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej. I mówi, panie Kasprze, przeczytałem w takiej gazecie o pana akcji. Ja już z miastem toczę spór od ponad półtora roku w tej sprawie i mnie kompletnie, przepraszam, że tak kolokwialnie, olewają. Mówią, że jest wszystko w porządku, kiedy ja tutaj mam też pisma wojewody pomorskiego, który wprost mi mówi, że to ja mam rację. On moją skargę przesyła do pana prezydenta Adamowicza, a pan prezydent Adamowicz nie reaguje. I to pismo mam tutaj przed sobą, pani redaktor, jeżeli będzie chciała się później pani z nim zapoznać. Dobrze, panie mecenasie, tą sprawą parkingów można by powiedzieć, wyszedł pan w jakimś sensie na światło publiczne, można by powiedzieć, że nawet wszedł pan do rozgrywki politycznej, bo już się pojawiają głosy, że Kasper Płażyński to jest kandydat na prezydenta Gdańska. A panu nawet to, mam wrażenie, sprawia satysfakcję, te komentarze sprawiają. Nie wiem, dlaczego sądzi pani, że sprawia mi satysfakcję. Tak po jednym chyba z artykułów, który wyczytałam, że to nawet okej, że skoro tak mówią. Czy pan ma takie ambicje? Na tą chwilę takich ambicji nie mam. A jakie dopiero ma pan... Dopiero co w tą politykę wchodzę i prawdę mówiąc skupiam się na razie na takiej chyba tego, czego polityk powinien zaczynać swoją drogę, czyli właśnie od pomocy swojej lokalnej społeczności, od działalności społecznej, pro publico bono i w ten sposób też w jakiś sposób poznaję te problemy właśnie gdańszczan. Moje wykształcenie daje mi możliwość realnej pomocy. Po tej sprawie z parkingami wielu gdańszczan zwraca się do mnie z różnymi sprawami, gdzie czuję się w jakiś sposób przez miasto, no nie chcę powiedzieć oszukane, ale co najmniej ich interesy zostały w jakiś taki rażący sposób naruszone. Ja te sprawy zaczynam badać. Oczywiście nie jest to dla mnie łatwe, bo mam inne obowiązki zawodowe, jakoś muszę na życie zarabiać, ale no swój wolny czas staram się poświęcać właśnie na tego typu działanie i myślę, że od tego powinien polityk zaczynać. Ja się na tym teraz skupiam. Jeżeli chodzi o plotki na temat mojego kandydowania, żadnej formalnej propozycji ze strony żadnego komitetu nie otrzymałem i to jest raczej sfera plotek. To, że pewnie jakieś środowiska ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy może nawet szersze, mogłyby widzieć syna
Macieja Płażyńskiego w takiej roli, to wydaje mi się to w jakiś sposób naturalne, bo mój tata w Gdańsku no, cieszył się ogromnym szacunkiem. A proszę mi powiedzieć, ale myśli pan teraz, na podstawie tego, co pan teraz robi, że nie wiem, że to jest to, to jest ten rodzaj działalności, który chciałby pan robić, nie wiem, chciałby pan zostać radnym, znaczy w jakimś sensie też formalnie reprezentować interesy gdańszczan? To już jest taki pomysł trochę na życie? Sprawia mi to wielką przyjemność, to na pewno. Spotykanie się z ludźmi, działanie w ich imieniu, staranie się robić coś dla dobra wspólnego, sprawia mi to ogromną przyjemność, tak. A jako mieszkaniec Gdańska chciałby pan zmiany na stanowisku prezydenta Gdańska? Krytycznie pan ocenia Pawła Adamowicza pod każdym względem, czy tylko w sprawie parkingów? Pochwalę pana prezydenta Adamowicza za pięknie wykonaną ulicę Wajdeloty. Natomiast uważam, że osoba, która jednak, tutaj chodzi o jakieś pryncypia, która nie jest transparentna, która z wielu swoich dochodów nie jest się w stanie w sposób sensowny wytłumaczyć, uważam, że daje zły przykład obywatelom, a osoba, każdy polityk, a już szczególnie na takim stanowisku jak prezydent ogromnego miasta, jakim jest Gdańsk, to powinna być czysta jak łza w moim przekonaniu. No tak, ale w kolejnych wyborach został wybrany. Pana zdaniem po prostu sam powinien zrezygnować z kandydowania, tak? Bo gdańszczanie go po raz kolejny wybrali, wiedząc, że ma kłopoty z prawem. Widać, pozostałym kandydatom nie udało się przekonać, że są lepsi od pana prezydenta Adamowicza. Ja mówię tutaj o swoim stosunku do pana prezydenta. A co pan ma na myśli, mówiąc, że trzeba zwrócić Gdańsk gdańszczanom? To znaczy, że jestem zwolennikiem dużej partycypacji mieszkańców w rządzeniu. Jestem zwolennikiem takiego modelu, który chyba jeszcze nie został w Polsce wypracowany, który nie jest fasadowy, a realnie w jakiś sposób w konsultacji z mieszkańcami jest w stanie posłużyć się ich lokalną wiedzą, bo wierzę, że w takich właśnie sprawach jak na przykład polityka parkingowa, to lokalni mieszkańcy z danych dzielnic najlepiej wiedzą, czy ona jest im potrzebna, czy nie. No, prezydent Adamowicz tutaj kilkakrotnie w tym studiu mówił, że to, co zrobiono, czy próbowano zrobić, a efekt był taki, jaki wiemy, to było między innymi za sprawą wniosków mieszkańców, między innymi Brzeźna, którzy nie chcieli mieć tych samochodów ciągle stojących tam pod swoimi oknami. Ja tego w żaden sposób nie potępiam. Ja tylko potępiam sposób wprowadzenia tego w życie, no, bo robi się to bez głowy. Wylewa się dziecko z kąpielą, tak jak w przypadku UCK. No i dwa, pani redaktor, jeżeli coś robić, to zgodnie z prawem. No, to wydaje mi się tak oczywiste, jak słońce. Pan prezydent Adamowicz, który jest częstym bywalcem również marszów Komitetu Obrony Demokracji, zaprasza do nas Trybunał Konstytucyjny. Chciałbym wierzyć, że jednak te hasła, które na takich wiecach powtarza na temat obrony demokracji i tego, że prawo należy przestrzegać, no chciałbym wierzyć, że to nie są tylko frazesy, ale wydaje mi się, że to jest inaczej, no wydaje mi się, że to powinna być oczywistość ze strony pana prezydenta, a z tego, co widzę, to jest zupełnie inaczej. Dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.